Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z najnowszego Need for Speeda. A pojawiło się też sporo komentarzy, Yoji, jak widzisz policjantów, to na czołówę ich. Tak więc za waszą poradą właśnie tak zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, że można ich tutaj rozwalać. Natomiast raczej jak są policjanci na pierwszych levelach, nie? Bo raz miałem taką akcję, że wjechałem na czołówę i niestety zaczęła mnie policja gonić, ponieważ mój samochód sobie nie poradził w takim pojedynku. Zobaczymy teraz tutaj. Atakuje nas! Okej, można... O, kolejny jedzie. Dobra. Do trzech razy sztuka. Nie no, na pierwszym levelu, jak widzicie, możemy sobie ich na spokojnie rozwalać. Gorzej jak są te takie właśnie pojazdy na drugim levelu, to są chyba te dodge takie, nie? Właśnie uderzałem kiedyś takiego dodge'a i był dosyć duży problem. O, to czterech razy sztuka. A, to nie o tego chodziło, to chodziło o takiego tajniaka bardziej. No i w suwy też próbowałem tak na czołówę wjechać, ale niestety... No niestety z suwami też tak kolorowo nie jest, ale przed nami kolejne zawody, tak więc wjeżdżamy sobie. Wy zostawiacie oczywiście łapki w górę, jeśli wam się seria z Need for Speeda podoba, bo od tych łapek w górę też zależy, ile odcinków na kanale się pojawia. Jeden standardowo, a reszta to już jest zależna od was. I proszę bardzo, mamy tutaj zawody, w których będziemy się ścigali w pojedynku 1 na 1. Do wygrania 24 tysiące, chociaż w rzeczywistości niestety tylko 12. Tak bejtują nas, nie? Troszeczkę tymi nagrodami. A plus 1600 zakładu. Jak mamy te zawody przegrać, to już nie robi nam różnicy, czy przegramy 12 tysięcy, czy 14. Teraz musimy to obrot odpowiednio utrzymać. Też utrzymując te obroty, mam taki mały problem z tym, że jest taki mikro lag w moim mózgu, zanim wcisnę odpowiednio tutaj pedał gazu. I odnoszę wrażenie, że sporo na tym tracę przy starcie. Moja kasa trafi w odpowiednie ręce. I z tego co się orientuję, tak, to jest ten wyścig, który rozgrywaliśmy Lamborghini Huracanem w odcinku bodajże 13. Powiem wam, że z czasem jak tutaj sobie gram w tą gierkę, bo też dużo gram prywatnie sobie w tego Need for Speeda, sobie wiecie, jakieś zawody rozgrywam, jak mi się odcinki na przykład renderują, i powiem wam, że odnoszę wrażenie, że te zawody naprawdę bardzo często się powtarzają. I nawet gadałem tutaj z moimi kumplami, co oni na ten temat myślą, czy też takie wrażenie odnoszą, i zdecydowanie praktycznie wszyscy mówią to samo, że naprawdę jest tutaj, mimo ogromu świata, no bo to nie jest taka mapa wielka jak w The Crew 2, ale mimo wszystko ta mapa jest duża. Ja odnoszę wrażenie, jakbym ciągle dosłownie rozgrywał te same zawody, nie? Szkoda, że się bardziej tutaj nie wysilili i nie zrobili różnych jakichś tutaj... Znaczy, różnych. Dużo bardziej zróżnicowanych tras. Bo jeśli ja w 13 odcinku w S-klasie rozgrywałem te same zawody, no wiadomo, z większą ilością przeciwników, ale... Tylko teraz nie przegrać. Dokładnie te same. No tak średnio, nie? Tym bardziej, że też tych zawodów w S-klasie nie ma zbyt wiele. W ogóle też... Dzisiaj to się witałem z wami dwukrotnie, bo przywitałem się z wami, pojechaliśmy na zawody. Się okazało, że nie zwróciłem uwagę, że te zawody w S-klasie to był drift. Okej, jako że mamy dzień i pierwszy level tutaj, tak więc mamy spokój z policją. O właśnie, to są te zawody tutaj. Wyjechaliśmy na te zawody sobie i się okazało, że tutaj jest strefa driftu. Nie zauważyłem tego, więc stwierdziłem, dobra, zaczynamy odcinek od nowa. No i zobaczcie, mamy auta w klasie S. Tu były te jedne zawody, a tu są jeszcze jakieś kolejne. Dobra, czekajcie. Okej, dobra. Ale chciałem powiedzieć, że tu mieliśmy zawody i tylko tutaj są kolejne, ale nie, tutaj są jeszcze jedne. No i tutaj jakieś mamy. Też jest to jakaś próba prędkości. Okej, to pojedziemy sobie chyba na te zawody, moi drodzy, z tym McLarenem, a tamte sobie rozegramy Huracanem, tak więc śmigamy.
smakuje wolność. Jak parówka w cieście na jajku. Nie trafiłem! Jak kiełbaska z grilla? Jak pieczeń na święto niepodległości? Nie. Jak co jest? Z tych rzeczy. Co jest? Nie ma nic wspólnego z roślinami. Zagłosuj na Parkera i zasmakuj wolności. Nawet wolność smakuje kurczakiem. Ale teraz miałem, widzowie, farta. Nie dość, że kolesią mi przeleciałem przed maską. Skasowałem samochód, to jeszcze mnie nie zauważył. To nieźle. Dobra. Mamy też... A właśnie, kurczę, jeszcze jedną rzecz miałem zmienić. Zapomniałem. Zauważyłem to przy montażu, wy też na to uwagę zwróciliście, że bardzo często, jak kupuję jakieś perki do auta, to zamiast dać je w osobne sloty, to nakładam jedną perkę na drugą. Przez co niestety działa tylko jedna. Kilka razy tak już zrobiłem. I działa to tak samo jak w hicie. A ja czasami takie głupie rzeczy tutaj robię. Dobra, tu się szykuje nam jakiś fajny wyścig. Zakładzik oczywiście sobie tutaj odpalamy. I zobaczymy, co nas czeka. Ten wcześniejszy pojedynek z łatwością, nie? Udało się wygrać. Okej. Teraz chyba wyszło idealnie. No ale zobaczcie, McLaren już na przodzie, nie? Jak wystrzelił. Pierdziele, nie mogę go dogonić. Co jest? Nigdy nie wycofuję się z walki. No, powiem ci, że nie byłbym tego taki pewien. Jestem ciekaw, czy ty się nie wycofałeś z walki. O kurde, to jest tutaj! Myślałem, że będziemy skręcać. No ale wracając, pamiętacie jak wyrżnął, nie? W auta na poboczu ostatnio. Ja nie wiem, czy on się wtedy wycofał. Bo czasami się zdarza tak, że rywale nie dojeżdżają do mety. Jest wtedy informacja, że nie dojechali. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Cholera, wypadamy! No, przejdziemy przez stację. Zatrzymam sobie to nitro, nie będę tutaj się odpalał. Wow, wow, wow. Kurde, nie zauważyłem tej taksówki. Zostawiam sobie to na czarną godzinę, słuchajcie. Może się przydać, bo on teraz pewnie będzie się od nas tutaj odpychał. Pięknie! Pięknie! A kolega ma jakieś zamiłowanie do tego typu rzeczy. Troszkę mu pomogłem. Kurde, z jednej strony mam wyrzuty sumienia, że troszeczkę oszukuję, ale kurde, z drugiej strony sprawiają mi takie rzeczy radość. Przynajmniej wy też się możecie troszkę pośmiać, oglądając to. Kurczę, powiem wam, wkręciłem się przez was w te rozwalanie policjantów. Was 8 jednostek rozwaliłem po drodze, a jeszcze do celu troszeczkę mamy, jak widzicie. Szkoda, że nie dostajemy za to jakiejś kasy. Myślę, że byłoby to bardzo, ale to bardzo miłe. Nasza chata, z której wyruszaliśmy ostatnio. Oj, kolejna jednostka. Muszę sobie dać na malowaniu, słuchajcie, ile rozwaliłem aut policyjnych. Ale okej, jesteśmy na miejscu i przesiądziemy się tak bezpośrednio do
Urakana. Jak widzicie, przed wyborem zawodów mamy możliwość takiego bezpośredniego porównania tych dwóch aut i no testy nie do końca będą rzetelne, z tego względu, że tutaj mamy S314. Ciężko mi było wymaksować tego Urakana, żeby było idealnie tak 330. Tutaj mamy dużo większą prędkość maksymalną, natomiast ten samochód w teorii powinien być lepszy do 100 km na godzinę, nie? Czyli powinienem mocniej odjechać na starcie. Zobaczymy. Ja już nie pamiętam, jak tym autem się jeździło. Mieliśmy małą przerwę od niego, tak więc dobra. Wybieramy zakład za 4250. Oj, żebym ja tego nie przegrał. Rozpoczynamy. Dobra, narzekałem na McLarena, że on ma te obroty ciężkie do udźwignięcia, ale tutaj w ogóle było ciężko i zobaczcie. Teoria teorią, ale praktyka pokazuje, że niestety ten samochód nie ma jakiegoś mocnego odejścia na starcie, niestety. Wydaje mi się, że dużo więcej czasu zajęło mu zebranie się. Ale kurde, zakład mocny poszedł, ja to muszę wygrać. Kurde, jeszcze zahaczyłem o pociąg. No jeśli McLaren prędkości maksymalne ma dużo większe niż Lambo, to niestety, ale ciężko będzie mi go dogonić. Dziwi się, że na dobrze. Sakra, to jest jakaś. Niby go coś tam goni, ale przejechać bezbłędnie. Dobra. Nigdy nie wycofuję się z walki. Miałem farta teraz. Miałem farta, że wypadł. W ogóle jeździłem te zawody mnóstwo razy i powiem wam, za każdym razem ktoś tam wypada. Kto jedzie przede mną? Tak więc jest to nieco oskryptowane. Teraz zobaczymy, czy on mnie dogoni. Patrzcie na minimapkę, bo widzę, że się zbliża. Tylko niczego nie skrzaj! No, chyba będziemy mieć jeszcze jedno okrążenie. Ja też muszę bezbłędnie teraz jechać. A nie, to są, kurde, jednak inne zawody niż te, które wcześniej jeździłem. To są zawody, które biegną w podobnej miejscówce i tak mylę je. Często tak się zdarza właśnie, że marudzę, że ciągle te same zawody, a się okazuje, że one są podobne. Gdzieś tam jakieś fragmenty przebiegają w tym samym miejscu, czyli poprzednie zawody. Natomiast te pierwsze, co rozgrywaliśmy, one były identyczne jak te z Lambo. Z 13 odcinka. Tutaj to niemalże jestem pewny. Ale dobra, odjechaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że miałem sporego farta. Jednak ten McLaren mocno odjeżdża. Dużo mocniej niż w starciu McLaren kontra McLaren. Muszę jeszcze w nim podłubać. Nie wiem, czy tutaj nie da się jakoś wymaksować tej S-klasy. Żeby te testy były rzetelniejsze. O kurde, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje teraz. No nie wierzę w to. Patrzcie, co tu się wyprawia. Jak on tak nadgonił mnie. Ja sobie na chillku jadę, mówię, nie no, taki był zapas, patrzę na minimapka, ten jak zaczął! Ulepszenie garażu 100 tysięcy, natomiast wydaje mi się, że to nam pozwoli, w ogóle powymieniajmy takie rzeczy, które faktycznie będą mieć realny wpływ na tutaj zwiększenie mocy. Okej.
Zobaczmy tutaj te zawieszenie elitarne. No, zbliżamy się, nie? Pomału. Pomału się zbliżamy. Natomiast jak ja widzę, jak mi tutaj w bardzo szybkim tempie kasa schodzi, to naprawdę serce boli. Serce boli. Są rzeczy, które za bardzo nie mają wpływu na zwiększenie klasy. No i co? Ja tu mogę jedynie to jeszcze kupić. Też ja muszę mieć kasę na wpisowe, nie? I tak zastanawiam się tutaj. Realnie nam to żadnego zysku nie daje. Tutaj mamy 2,9 do setki, ale 42 tysiące. Mamy 3,2,1, a to nam daje 3,2,3, dobra. Co my tu jeszcze moglibyśmy? To znaczy, tutaj cokolwiek bym chciał zmienić, to już mamy S+, nie? Czyli za dużo. No dobra, no to jedyne, co mogę zrobić, to kupić tą elektronikę nową. No i no nadal klasa nie jest wymaksowana, S-klasa nie jest wymaksowana, ale jest lepiej niż było, nie? Więc będzie można sobie porównywać teraz te pojazdy ze sobą. Poniekąd, ale no mówię, tutaj nic więcej nie zrobię, niestety. Zmniejszyłem całkowicie docisk, to dało nam 3,2,6 w S. To nie ma wpływu, ta przyczepność. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tak więc lecimy sobie pierwszy raz na wyścigi w nocy z bardzo niskim poziomem poszukiwania przez policję. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy za zawody. O, i to mi się podoba, 30 tysięcy. Ach, rozruba, serio? Serio? Jak nie drifty, to rozruba? No, tu jest kolejny wyścig, 1 na 1. No i tylko to, wyścig 1 na 1 i ten. Okej. Ale to jest ten wyścig, co jeździliśmy McLarenem. Kurde, to sobie porównamy. To sobie go porównamy. To jedziemy najpierw na te zawody, przetestujemy sobie Lambo i zobaczymy. Chyba to są te same, tak mi się wydaje. Kierownicy. A co, masz więcej niż jednego? Hej, 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 tak mi się powiedziało. Masz czas, żeby odebrać tę starosę? No, to zależy. A mogę przejechać się nią nad morską promenadą z otwartym dachem, słuchając synthwave'u? Jeśli tak ci zależy. Mam kolekcjonera, który chce skompletować kolekcję samochodów ze starych gier z automatów. I ten jest ostatni. Historia pisze się sama. No, coś w tym stylu. Gdzieś tutaj niby jest ta Ferrarka. Często widzę jakieś takie wasze komentarze. Jo, ci kupisz taki samochód albo taki. Ja kurde chciałbym te auta pokupować. Ostatnio widziałem, ktoś pytał o to, czy kupię Ferrari F40. Chciałbym kupić, bo to jest fajny samochód i może jakoś fajnie ze smakiem można go stuningować, ale no nawet mimo, że miałem, zobaczcie, w poprzednim odcinku miałem 500 000. I możemy powiedzieć, o, za to można kupić masę rzeczy. Co ja kupiłem? McLarena kupiłem i stringowałem Lambo i garaż ulepszyłem i ja już mam 27 tysięcy. Dlatego ja wam mówiłem, 500 000 w tej grze to jest naprawdę, ale to jest naprawdę niewiele. To jest nic. A ja miałem 500 000 i jeszcze, kurde, wjechałem chyba ze 100 tysiącami niedawno w kolejny dzień. Tak więc miałem 600 tysięcy, a mam 30 tylko teraz. Dobra, bierzemy tą Ferrarkę. Pobawimy się z policją. Weźmy się razem i zdejmijmy tę akcję z ulic. Dobra, jedna testarosa, która skończy w prywatnym muzeum jakiegoś bogatego dupka. A wody, zajmie się to pewnie. Centrala, trudno nam będzie nadążyć za tym pojazdem. Centrala, tutaj, jak? Jesteśmy na mieście. Cztery i pół kilometra mamy, jak widzicie. Nie wiem, ile jeszcze nam zostało paliwa. Taka droga nam się tutaj szykuje. Offroadowa dosyć mocno. O, latamy. Pojawiają się efekty ze skrzydłami. Powiem wam tak, przed premierą gry mieliśmy obawę o masę rzeczy i dużo rzeczy nam się nie podobało.
I z perspektywy czasu, totalnie na przykład te rzeczy, które tutaj nam się pojawiają w tle, kompletnie mi nie przeszkadzają. Wszystkie obawy, jakie miałem przed w ogóle premierą gry, okazały się błahostką, w ogóle nie były problemem, natomiast kurde, pojawiło się masę problemów w tej grze. O kurde. No, to nie wyszło mi. Ale wracając, pojawiło się masa rzeczy, które mi totalnie przeszkadza i dowiedziałem się o nich dopiero po premierze gry. No, ale tak jak mówiłem, na takie podsumowanie przyjdzie pora z czasem. Ja też sobie zapisuję rzeczy, które mi przeszkadzają, aby móc się troszeczkę rozgadać w ostatnim odcinku fabularnym, ewentualnie, nie wiem, jak odcinek finałowy zbyt długo będzie trwał, to nagram jakiś osobny z podsumowaniem gierki. Też już na pewno, mimo że nawet jeszcze nie liznąłem multika, na pewno nie podoba mi się to, że jest lobby tylko na 4 osoby. W sensie, że jakbym sobie chciał z wami pograć, to ja mogę zaprosić maksymalnie 3 osoby, nie? No bo ja plus wy i tyle, nie? Tak więc troszeczkę lipa, cała reszta to będą randomy w sesji. Szkoda, szkoda. Gdzie ja tu mam wjechać? Okej, jesteś. Kurde, znowu latałem w powietrzu, rozwalałem gdzieś tam jakieś krzaki, a dojechaliśmy, kurde, idealnie, nie? Nie jest nam dane, kurde, w tych misjach sprawdzić, czy faktycznie naprawa auta działa. Ale ufam wam, pewnie tak jest. Hej, świetnie ci poszło! Klient dzwonił i mówił, że samochód wygląda praktycznie idealnie! Nie tak łatwo przeprowadzić samochód w idealnym stanie. W mieście roi się od glin, to bardzo ryzykowne. Ale my kochamy ryzyko. My? No, ja będę jeść 5-dniowe sushi, więc chyba rozumiesz. Powiem szczerze, wkurza mnie to, że taki wóz będzie stał gdzieś w garażu i się kurzył. My tylko pozyskujemy te auta. To klient decyduje, co z nimi zrobi. Pozyskujemy, ha? Co? Jedyne, co ja pozyskuję, to garść niewiarygodnych historii. Czuję się urażona. Wybacz. Żartuję! Przestałam cię słuchać jakiś czas temu. Ty mieliśmy rozegrać właśnie przy pomocy Lambo, bo to jest chyba ten sam wyścig, co jechaliśmy wcześniej. Więc porównamy sobie bezpośrednio. Mimo, że no mówię, Lambo nie jest wymaksowane w estach, więc dobra, bierzemy je. Fury Rajdela, potrzebujesz podwózki? Tu Aneczka, uratujesz mnie przed okropnymi gliniarzami, tak? Możesz na mnie liczyć, prześlij namiary. Kurde, no to nam się troszkę skomplikowało, gdzie ona jest? No to jest długa, prosta, dobra, lecimy. A lecimy w takim razie. Nie wiem właśnie jak z tymi misjami tutaj jest, bo no to jest na czas, więc ją muszę rozegrać od razu. Ale czy na przykład jak nasz kumpel nam zaproponuje jakąś misję, w której możemy się przejechać jakimś superkarem, ja jej od razu nie wezmę, tylko rozegram zawód, to nam przepada, albo jest odłożona na później, czy jak? Nie wiem, nie wiem. To na pewno wiem, to to, że przez was teraz rozwalam wszystkie radiowozy. Dobra, ryzykuję, ryzykuję. Dobra. Na drugim poziomie też ich mogę atakować, spoko. No tylko byle nie władować... Czekaj, to jest jakiś kolejny drugi poziom. Co to będzie za jednostka? Jest okej, okay, jest okej! Okay. O kurde! O kurde! Przypał mam. Nie, nie mamy przypału, nie mamy! Nie mamy przypału! Dobra, uciekam. Ja pierdzielę, nie wiem szczerze, co się tam wydarzyło w tym momencie. Że nas ta policja nie przyatakowała, co jechała sprzeciwka. Ale dobra, gdzie jest tutaj ta dziewuszka?
sprawy, zajmę się tym. Twoja pewność siebie robi wrażenie, ale zobaczymy. To było fajne. Nie jesteś pierwszym rajdowcem, na którego się udzieli. Żyjemy w mrocznych czasach. Co się stało? Odwieczna walka między ludźmi chcącymi wyrażać siebie, a nadmiernie opiekuńczym państwem. Sranie w banie. Rozumiem. Dokąd cię zawieść? Do mojej kryjówki. Żaden problem. Gliny naprawdę ostro pogrywają. Bo burmistrz Stevenson trzyma swoje psy kruko. Hau, hau, hau! Siosio, wymęczące psiaki. A, nie lubisz Stevenson, co? Jak mówi ta zabawna dziewczyna, może już czas, aby policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom rządzącym tymi ulicami, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. To już jest, na to wychodzi ostatnia nasza kryjówka, nie? I ostatnia taksówkarska misja. A szkoda. Bo nie będę ukrywał, że lubię te misje. Lubię, jak ktoś do nas dzwoni i proponuje nam jakieś misje. Miasto tętni życiem. Jest autentyczne i ciągle zaskakuje. To miasto? Tak, to miasto. Jego witalność, życie, to nie tylko kamienie i cegły. Ono żyje dzięki ludziom, dzięki naszej społeczności. Podoba mi się to. Nie mówię tego, żeby zabrzmieć uroczo ani miło. Mówię tak, bo to prawda. Policja nie czerpie siły ze społeczności, tylko z zastraszania. A strach jest zawsze słabszy. Dlaczego policja cię ścigała? Burmistrz Stevenson myśli, że jest jakąś ikoną, bijącym sercem Lakeshore. Dała nam billboard, a ja pomalowałam go na czerwono. Odważnie. Próbowali mnie złapać, ale uciekłam. Teraz jestem ich wrogiem. A każdy głąb z odznaką chce mieć twoją głowę na tacy. Jeśli ona spróbuje mnie upolować, to już ja jej pokażę. Jak widzieliście, przed momentem nawet udało mi się tego czarnego Dodge'a, kurde, rozwalić. Nie wiem, czym ja wcześniej jeździłem, że miałem problemy z tym, ale dobra, jesteśmy na miejscu. Tak, to mój warsztat. Też ma swoje dziwnie wspaniałe zapachy. Możesz wpadać, kiedy chcesz. Dzięki, Aneczka. Teraz tworzymy naszą wspólną społeczność. Ale nie oczekuj z mojej strony forów. Jest jeszcze dużo wyścigów do wygrania. Na wse dobre. Dobra, udało się fajny start wykonać i to jest na bank ten sam wyścig, bo pamiętam, że tutaj właśnie go zaczynaliśmy. Ale zobaczcie, teraz mam dużo lepsze odejście. Wyciągają ciężką artylerię. Ciężko tak, wiecie, wyścig porównać ze sobą, bo fakt, no właśnie. Wystarczy taka sytuacja, gdzie policja mnie wyrzuca na bok, nie dość, że tracę pozycję bardzo szybko, no to... Ja mogę coś też zepsuć, jeden wyścig pojechać lepiej, drugi gorzej, nie? Ciężko tak bezpośrednio porównać. Myślę, że jedyna szansa takiego naprawdę fajnego testu, jaki można by było zrobić, to po prostu na multi. Gdzieś tam sobie na jakimś pasie startowym po prostu pośmigać. Ci kierowcy ciągle się ze sobą zderzają. Ruszyłem fajnie, ale niestety ten policjant troszeczkę mnie tutaj wyprowadził z równowagi, niestety i... Jesteśmy, gdzie jesteśmy. No ale mimo wszystko, kurde, McLaren... Może nie mój McLaren. Mój McLaren może nie do końca jest OP, ale McLaren tego ziomeczka jest naprawdę kocurem. Dobry jestem, co nie? Nie no, na takich prostych odcinkach ja nie mam szans, żeby go dogonić. Jak on nie popełni jakiegoś błędu, to jest nie do dogonienia.
aby nadążyć. No, niestety. Niestety. Był lepszy. Jak widzicie, przed nami już ostatni w tym dzisiejszym odcinku wyścig w S-klasie. Pojedynek 1 na 1 i kurde, żałuję, że nie jest to pojedynek z tym ziomeczkiem, bo fajnie by było takie zawody sobie rozegrać. Natomiast kurde, już straciłem rachubę czasu, ile jeździłem Lambo, ile McLarenem, więc teraz przesiadamy się do McLarena i obstawiamy zakładzik, rozpoczynamy ten pojedynek z Eleonorą tym razem. Jeśli ja bym miał tutaj oceniać te dwa auta, a jeździłem jednym i drugim teraz w małym odstępie czasu, to powiem wam, że dużo przyjemniejszy jest McLaren. Dużo więcej przyjemności z jazdy, z zabawy tym autem mam. Tak więc, jeśli miałbym wam coś doradzać, to właśnie tego McLarena. Ale też ciekawi mnie, jaka jest wasza opinia. W ogóle ciekawi mnie to, czy bardziej wam się podoba McLaren czy Lambo. Wydaje mi się, że jednak Lambo jest takim autem bardziej egzotycznym, nie? Bardziej przykuwającym uwagę na ulicy. I właśnie chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, że tak właśnie myślicie, czy też właśnie bardziej wam się podoba Lambo czy McLaren. Mówimy o tych konkretnych tutaj dwóch egzemplarzach, nie? Czyli, o kurde, Huracan versus 570. Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jak McLaren tutaj odjechał rywalce. Ona w ogóle ma jakiś, nie wiem co, na czym ona jeździ, ale ma strasznie słaby samochód, chyba na 306 poziomie. No to tutaj raczej nie ma podjazdu do nas, nie? Bez względu na poziom trudności, na jakim gramy. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Lambo robi taki większy efekt wow, nie? Na ulicach i ogólnie jest bardziej znanym modelem. Natomiast ciekawi mnie, jak tam u was to wygląda, czy gdybyście mieli tutaj podejmować decyzję, nie wiedząc, które auto jak jeździ, które jest bardziej OP, to które byście kupili w grze. Fajne na pewno w McLarenie jest to, że tych aut nie ma aż tak dużo na ulicach, tak mi się wydaje. Że jednak gdzieś tam na przykład Lambo w ostatnim miesiącu to spotkałem Huracany 3 razy. McLarena żadnego, nie? A to też w różnych miastach może być różnie. Kurde, babeczka chyba wzięła do siebie to, co powiedziałem przed momentem, że nie ma do mnie podjazdu. Mówię, biorę Lambo, bo jednak ten McLaren taki nudnawy się troszkę wydaje. Po czym kupiłem go, bo nie dawało mi to spokoju. Patrząc na to, jak ten rywal też miał wpływ na taką decyzję kolejną podjąłem. Nie będę ukrywał, gdyby jeździł średnio, to pewnie bym tego McLarena odpuścił, ale tak dobrze jeździ, że mówię, muszę to sprawdzić, czy faktycznie to jest coś nie tak z poziomem trudności gry, źle wyważony, czy faktycznie ten samochód jest taki dobry, a miałem właśnie takie komentarze, że McLaren jest OP wcześniej, nie? Tak więc byłem w stanie na szczęście sprawdzić to w praktyce i nie uważam, żeby był jakiś OP, bo tak jak mówiłem wcześniej, OP to jest ten rywal z tym autem. Natomiast no jeździ mi się przyjemniej, łatwiej, większą mam fajdę z jazdy McLarenem. No i wcale nie jest ten samochód nudny, bo tych opcji dźwigowych może nie jest tak dużo jak w przypadku Lambo. Oczywiście tam Huracan ma ciekawsze te bodyki, te takie bardziej zmieniający wygląd, ale tak sobie tego McLarena fajnie zrobiłem, że też mi się, powiem wam, podoba i nie żałuję, naprawdę nie żałuję.
Natomiast gdybym miał podejmować racjonalnie decyzję, stojąc w czasie przed zakupem Lambo, to kupiłbym jednak mimo wszystko McLarena. Tak więc, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, czy Lambo, czy jednak McLaren. Ja sobie z chęcią te wasze komentarze poczytam. No i słyszymy się oczywiście w kolejnym materiale, na którego już z tego miejsca was serdecznie zapraszam. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!